Dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Małej Firmy Bez Mitów. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o tym, co jest potrzebne, żeby zadziała się jakakolwiek zmiana, ale też, wiesz, wiąże mi się to, to jest jedno z pytań, które ostatnio omawiałam z moją klientką w czasie konsultacji i wiąże mi się też to, ten temat zmiany w biznesie, co jest potrzebne, żeby zadziałała się zmiana, wiąże mi się też z takim Pytaniem, które dostałam z kolei od innego czytelnika mojego newslettera, który pisał do mnie o tym, że okej, okay, że inwestycja w siebie jest zawsze ważna, ale on ma takie poczucie, że inwestował już w wiele szkoleń, wiele kursów i nie zawsze te szkolenia działają. I na czym to polega? Od czego to zależy? I te dwa pytania, mimo że różne, one dla mnie ze sobą się łączą. One są powiązane ze sobą i o tym dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać. Więc po pierwsze, dlaczego tak się dzieje, żeby dlaczego tak się dzieje, że nie zawsze te szkolenia działają. Idziesz na jakieś szkolenie, idziesz do jakiegoś mentora, idziesz na kurs, nie wiem, wykupujesz jakiś warsztat. I jedni wychodzą z takiego warsztatu i spotykasz ich za pół roku, i widzisz, że mają niesamowitą zmianę w biznesie, w życiu, wiesz, we wszystkim. I to jest obszar, który był związany z tym, nad czym wspólnie przecież pracowaliście, albo ileś już kolejnych powiązanych z tym obszarów. I możesz się zastanawiać, dlaczego tak jest, że ludzie przeszli przez to samo szkolenie, i jedni, um, jedni wyszli z tego szkolenia i w jakiś sposób ta zmiana się u nich zadziała, a inni wyszli z tego samego szkolenia i nadal są w tym miejscu, w którym byli poprzednio. I coś nie zadziałało. I teraz oczywiście, nie, nie o to chodzi, żeby sobie opowiadać, tak, bo ten coś z tym zrobił, a ten z tym nie zrobił. Bardziej mi chodzi o to, żeby, żeby dobrze zrozumieć, na czym to polega. Dlatego że wtedy, kiedy zrozumiesz, to też potrafisz sam siebie czy sama siebie nawigować przez zmianę i sprawić, żeby Twoje wysiłki, żeby Twoje wydatki, Twoje inwestycje w szkolenia, w kursy, w cokolwiek się, w swój własny rozwój, żeby one miały sens, żeby one przynosiły efekt. Więc ja bym powiedziała przede wszystkim, i to warto zrozumieć, że funkcjonowanie na jakimś innym poziomie, funkcjonowanie na nowym poziomie, gdziekolwiek, w biznesie, w życiu, w każdej dziedzinie Twojego życia, nie polega tylko na tym, żeby mieć wiedzę. Tymczasem nam się często wydaje, że my kupimy książkę, kupimy, pójdziemy na, na nie wiem, dwudniowe szkolenie, nawet tygodniowe szkolenie, roczne szkolenie, zdobędziemy wiedzę i już będziemy innymi ludźmi. Będziesz innym człowiekiem, bo będziesz mieć tą wiedzę, będziesz bogatszy o tą wiedzę, ale żeby naprawdę zadziała się zmiana, potrzebujesz jeszcze kilku innych elementów i na tym polega największa trudność. Pierwszy element, którego potrzebujesz, oprócz wiedzy potrzebujesz umiejętności. Ok. Załóżmy, że w ramach tego szkolenia, warsztatu, jakichś praktyk, które będą w ramach czy ćwiczeń, które będą w ramach wiesz, tej, tej formuły, którą wybrałeś, masz możliwość poćwiczyć też praktyczne umiejętności. Więc ok, załóżmy, że umiejętności też jesteś w stanie wyćwiczyć w takiej formie, wiesz, pod okiem kogoś, kto cię prowadzi. Natomiast niewiele się zadzieje, kiedy nie pójdziesz dalej z tym i jakby z tą, z tą zmianą, z tym działaniem. Pewnie gdzieś już o tym słyszałeś i to rzeczywiście można uznać za banał, że żadne szkolenie nic ci nie pomoże, jeżeli nie przystąpisz do działania, jeżeli nie zaczniesz wdrażać, tego, czego się nauczyłeś na co dzień, w codziennym swoim życiu, w Twojej codzienności. Ale nie tyle chodzi o takie, wiesz, działanie dla samego działania, tylko popatrz na takie cztery, ja bym powiedziała cztery poziomy poznania, tak to nazwałam w jednym z artykułów na moim blogu. Po pierwsze, potrzebujesz mieć wiedzę, jak coś robić inaczej. Po drugie, potrzebujesz mieć umiejętności, żeby to robić inaczej. Ale po trzecie, tym, co powoduje, że jedni z nas są dalej, a inni nie mogą ruszyć z miejsca, często też jest doświadczenie. I to jest ta kwestia, że kiedy ja mam doświadczenie w jakiejś dziedzinie, to ja, to ja mogę, wiesz, czasem się nie zastanawiam nad teorią, czasem się nie zastanawiam, czasem nawet nie znam jakiejś teorii, która rządzi tą sytuacją i którą powinnam w tej sytuacji zastosować, ale mam tak duże doświadczenie, tyle sytuacji już przepracowałam, z tyloma sytuacjami miałam do czynienia, że ja po prostu tak wiem, jak rozwiązać tą sytuację. Na tym polega doświadczenie, czyli nie wystarczy, że mam wiedzę, którą przeczytałam w książce, nie wystarczy, że mam umiejętności, żeby zacząć działać po nowemu. Ja, żeby zacząć się czuć swobodnie z tym nowym sposobem działania, z tym, co zmieniam, ja potrzebuję mieć doświadczenie. I w jaki sposób zdobędziesz doświadczenie? Działając tylko i wyłącznie działając. I tylko i wyłącznie. Robiąc coś, nawet jeżeli na początku wychodzi koślawo, ja czasem patrzę na siebie, z, samą siebie z dużym rozbawieniem, kiedy robię coś nowego i widzę te swoje nieporadne kroki na początku, i teraz możesz się sam na siebie złościć, czy sama na siebie złościć. Możesz, możesz się frustrować tym, ale możesz też do tego podejść z uśmiechem na zasadzie: no okej, okay, to jest dla mnie coś kompletnie nowego, ja dopiero zdobywam doświadczenie w tej dziedzinie. Więc to jest jak gdyby pierwszy, pierwsza część tej układanki. Dlaczego niekoniecznie, chociaż nie są to wszystkie, mówiłam o czterech elementach poznania, a powiedziałam tylko o trzech na razie. Mam świadomość, właśnie chcę przejść do czwartego. Um, ale to jest jak gdyby ten pierwszy element układanki, dlaczego tak jest, że nie zawsze te szkolenia i kursy działają, albo masz wrażenie, że nie działają, albo masz wrażenie, że Tobie nic nie dają. Najczęściej chodzi o ten element przejścia do działania Przejście do działania, które Ci pomoże nabyć umiejętności, pomoże wyćwiczyć te umiejętności. Po drugie, pomoże Ci zdobyć doświadczenie w różnych sytuacjach i zobaczyć, ok, jak to działa w różnych sytuacjach. I to jest absolutnie pierwszy punkt. Ale drugi punkt, który jest bardzo ważny, to spojrzeć na to też od, drugi, od, od innej strony. Żeby zadziałała się jakakolwiek zmiana, czy w biznesie, czy w twoim życiu, czy w, twojej, w twoim zdrowiu, czy w twojej relacji z kimkolwiek, potrzebujesz um, dwóch krytycznych czynników. Mówię krytycznych, dlatego, że one są um, Absolutnie niezbędne. Bez tego, bez tego w ogóle nie pójdziesz. I nazywałabym te, te dwie rzeczy, nazywałabym tak. Ja specjalnie, kiedy sobie zanotowałam, kiedy, kiedy rozmawiałam z moją klientką odruchowo, bardzo często w rozmowach też, w różnych moich nagraniach, możesz się spotkać, mówię o. Takim technicznym oprzyrządowaniu albo o narzędziach, albo o technikach, które masz. Czyli ja potrzebuję te techniki, te, które się nauczyłam z książek, ze szkoleń, ze studiów, ja potrzebuję je znać, potrzebuję umieć je zastosować, potrzebuję mieć jakieś tam względne doświadczenie w ich stosowaniu. To jest pierwszy element zmiany. Coś, co nazywam umownie technicznym oprzyrządowaniem, czyli metody, techniki, narzędzia. Teoretycznie wiem, co mam zrobić. Teoretycznie nawet umiem to zrobić. Tu jest bardzo prosty i nieśmiertelny przykład. Teoretycznie wszyscy wiemy, co to znaczy zdrowo się odżywiać. Teoretycznie wszyscy nawet byśmy mogli ugotować zdrowy posiłek. Możemy sobie kupić książkę z przepisem. Możemy zacząć gotować zdrowe posiłki. Teoretycznie wszyscy wiemy, że żeby być zdrowym, warto się ruszać. Każdy z nas, albo większość z nas, Potrafi wiesz, w jakiś sposób, y, jakąś aktywność fizyczną potrafi wykonywać, albo ktoś, nawet jeśli ktoś nie umie pływać, to być może umie jeździć na rowerze, nawet jak nie umie jeździć na rowerze, to być może, to być może no biegać chyba każdy, każdy z nas umie, a nawet jeżeli masz problem z bieganiem, to możesz chodzić na spacery. Teoretycznie wiemy, co trzeba zrobić, teoretycznie potrafimy to zrobić, teoretycznie pewnie wiele razy w życiu już to robiliśmy. Ale jest jakiś problem, brakuje jakiegoś czynnika, ta zmiana się nie zadziewa, nie, nie, nie staje się zdrową, dbającą o siebie osobą. Dlaczego? Bo brakuje drugie, tego, tego, czwartego, tego czwartego czynnika, tego czwartego elementu, bez którego trudno, żeby zadziałała się jakakolwiek zmiana, która będzie, wiesz, taką zmianą, Konkretną, zdecydowaną, skuteczną, nie, nie, takio, nie takim ping-pongiem, efektem jojo. Czwarty czynnik to jest twoja, e, możesz się spotkać z różnymi określeniami. Najczęściej ja to zamykam w pojęciu mindset, czyli ten, ta twoja umiejętność i twoja gotowość, żeby zacząć działać po nowemu. I na to, czy ja jestem w stanie działać po nowemu, Składa się masa, dlatego mówię, że zamykam to w jakimś takim pojemnym pojęciu um, mindset, dlatego, że, że to jest ileś różnych czynników, które składają się na, na tą, wiesz, na tą moją psychiczną um, umiejętność, tą umiejętność, która wynika ze mnie, żeby zacząć działać po nowemu. I to są takie rzeczy, jak um, moja wiara w to, że się uda. Moje poczucie własnej wartości, to czego się boję, to o co się martwię, co mnie złości, czy potrafię sobie w ogóle poradzić z tymi emocjami, czyli też moja umiejętność radzenia sobie z moimi emocjami, moja świadomość samej siebie, moja świadomość moich myśli, moja świadomość, takie wiesz, nauczenie się, co mnie zatrzymuje dlaczego niby wiem, a nie robię. Zrozumienie tego i umiejętność zmiany tego. Trochę też taka bym powiedziała nawet siła psychiczna, ale siła psychiczna polegająca na tym, że byle co mnie nie wytrąci z mojego postanowienia. Siła psychiczna polegająca na tym, że jestem zdeterminowana zrobić to, co chcę zrobić. Że jestem zdeterminowana wprowadzić tą zmianę. Też taka, mówiąc o mindsetcie, mam na myśli to, że, że potrafię skoncentrować się na osiągnięciu mojego celu, potrafię, wiesz, jakby nie, nie, nie uciekam na boki. To wszystko to są takie, wiesz, właściwości mojej psychiki, mojego mindsetu, mojego sposobu myślenia, mojego, moje umiejętności reagowania w różnych sytuacjach, których nie pomoże Ci przeczytanie w książce. Możesz ty o tym w książkach przeczytać, możesz o tym przeczytać nawet na moim blogu w niektórych artykułach, o tych różnych elementach, ale to nie jest to, że masz wiedzę, że to jest i to działa. To nie jest to, że technicznie wiesz, jak się zacząć zdrowo odżywiać, ale z jakiegoś powodu tego nie robisz, i pytanie: dlaczego? Jakie są te mechanizmy, które cię zatrzymują i czy potrafisz je zmienić? Czyli gdybym miała to podsumować, gdybym miała powiedzieć, na czym polegają, na czym polega, czy jakie są główne czynniki każdej jednej zmiany, w każdej dziedzinie życia, nie tylko w biznesie, ale w biznesie to szczególnie wyraźnie widać, to powiedziałabym, że to są te dwie rzeczy. Jedna część to jest nauczenie się, jak działać po nowemu, ale druga część to jest odblokować różne takie blokady, które miałam do tej pory. Czasem to są, to, to są nawet, wiesz, głębiej siedzące rzeczy niż to, co tutaj wymieniłam, ale odblokować te blokady, które mnie do tej pory zatrzymywały. Dlaczego tego nie robiłam? I bardzo często, i to jest ta cała praca z mindsetem i bardzo często jest tak, że Dlaczego mówię, że w biznesie to szczególnie wyraźnie widać, że te dwa elementy są niezbędne? Dlatego, że bardzo często, kiedy przychodzą do mnie przedsiębiorcy i proszą o metodę, jak coś zrobić, proszą o narzędzie, chcą, żeby ich nauczyć tego, 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 i to nie działa, dlatego, że nie ma tego drugiego elementu. Dlatego mówię, że, że to bardzo wyraźnie widać w biznesie. Jest tak, że teoretycznie wszyscy działamy na, na tym samym rynku, ale Jeden dochodzi do sukcesu, a drugi nie dochodzi. Mamy te same szkolenia do dyspozycji, jeden z tego szkolenia wyciąga maksa, a drugi nie bardzo. I można szukać, wiesz, mo można szukać winy e i można szukać, czego ta osoba, która nic nie wyciągnęła ze szkolenia, czy z kursu, czy wiesz, z jakiegokolwiek in 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 innej formy, Rozwoju własnego, można szukać, co zrobiła nie tak, albo że a, bo nie podjęła działania, albo nie dość się starała, ale czasem to jest tak, że ktoś się naprawdę podjął działanie, naprawdę się starał, naprawdę próbował to zrobić, ale były jakieś inne elementy, których w tym kursie nie było, i to były takie elementy, że na przykład nigdy, nigdy do końca nie wierzył, że mu się uda. I co z tego, że działał? Co z tego, że robił? Jeżeli do końca w nim, w środku, była taka obawa nie, nie, to na pewno jest bez sensu. Na pewno się nastaram, a na końcu nie wyjdzie. Co wtedy robisz? W zasadzie na poziomie takim psychologicznym to trochę tak, jakbyś sam sobie podkładał nogę. I dlatego możesz się z tym spotkać, możesz się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje ale ja mam takie odczucie, że coraz więcej i coraz częściej, kiedy. Mówimy o rozwoju biznesu, kiedy mówimy o rozwoju ciebie w biznesie, kiedy mówimy o rozwoju przedsiębiorcy, coraz częściej zwraca się uwagę na ten rozwój tego drugiego elementu, tego drugiego czynnika. Nie tylko, nie tylko to, że musisz skończyć MBA, nie tylko to, że musisz znać ileś różnych teorii, ale musisz umieć być liderem. Musisz, mu, musisz nie musisz, to zawsze jest wybór. Ale jeżeli chcesz rzeczywiście być skuteczny w biznesie, to potrzebujesz nauczyć się jakby to powiedzieć, kierować samym sobą. Nie tylko kierować innymi ludźmi, ale kierować samym sobą, rozumieć samego siebie, rozumieć, dlaczego działam tak i nie inaczej. To nie oznacza, że wszystko na pstryk zmienisz. Ale kiedy zaczyna się od tego, że zaczynam rozumieć, jak ja sama działam, dlaczego niby wiem, a nie robię? Dlaczego tyle lat próbuję i ciągle głową w mur? I to jest ten element, którego najczęściej brakuje, ten element związany z Tobą, ten element związany z Twoim własnym, takim bardzo osobistym rozwojem i z, i z Twoim stawaniem się taką, wiesz, nową wersją siebie. Ale nie dlatego, że więcej umiem, tylko dlatego, że staję się człowiekiem, który jest, wiesz, um, nie chcę tutaj wartościować, szukam dobrego słowa, ale um, Człowiekiem, który staje się może bardziej zaradny, może bardziej odważny, może lepiej umiejący sobie radzić w trudnych sytuacjach. Człowiekiem, który na przykład jest bardziej wytrwały, albo bardziej zdeterminowany, albo człowiekiem, który się tak łatwo nie poddaje. Człowiekiem, który yy, potrafi nawigować w różnych sytuacjach trudnych, albo wiesz, ryzykownych. Podejmować inne, lepsze decyzje. I zauważ, że to nie jest coś, gdzie wystarczy ci ileś lat doświadczeń. Są ludzie, którzy mają ileś lat doświadczeń w biznesie i nadal w tym biznesie walczą o przetrwanie. I nadal bardzo ciężko pracują i nie potrafią zacząć działać inaczej. Zmiana, żeby się zadziała, jest potrzebne nie tylko wiedza, nie tylko umiejętności, nie tylko doświadczenie, ale ten drugi czynnik. Czyli to, ten związany z Twoim rozwojem jako człowieka, z Twoim rozwojem jako, mówiąc o, o, o liderze, o przywódcy, mam tu na myśli też to, że potrafisz samym sobą zarządzać. I to są dla mnie dwa niezbędne, ten jeden, jest, ten jeden, jeden czynnik jest taki bardziej techniczny, ten drugi to jest czynnik taki bardziej psychologiczny, osobisty, dotyczący Ciebie. Kiedy te dwa czynniki zadziałają, to wtedy rzeczywiście to jest pełna gotowość na zmianę, i wtedy zmiana się zadziewa. I bu zaczynasz budować dokładnie takie życie czy taki biznes, jakiego chcesz. Ale bardzo często brakuje, brakuje tego drugiego elementu. I wtedy to, że ja technicznie wiem, jak coś zrobić, to niestety, ale, ale niewiele pomaga. Dziękuję Ci za Twój czas dzisiaj, życzę Ci wszystkiego dobrego, zapraszam na kolejny odcinek, do zobaczenia.